Cześć wam wszystkim, to ja MC Auto, przed wami kolejny odcinek z gry Postal 2. Zaczynamy niedzielę, panie i panowie, i nie mam to co się nawet przywitać, ponieważ już tutaj są zombiaki i muszę szybko działać i tutaj ogólnie ich ogarniać. Także mamy 50 zombiaków do zabicia. Witam was w kolejnym odcinku, zaczynamy niedzielę. I ponieważ niedziela jest jeszcze bardziej porąbana niż sobota, także zobaczymy czy to jest prawda i ile w tym jest prawdy. Udało mi się nagrać odcinek Deadpoola, który widzieliście w czwartek. Właśnie z nowym mikrofonem, są dźwięki na mikrofonie i tak dalej, nie ma szubów, nie ma przesterów. Mam kompresor, mam limiter i w ogóle będę się tym chwalił, bo jestem mega happy, że to wystarczyło kilka kliknięć, żeby wszystkie moje problemy, jeśli chodzi o gdzie jest w ogóle ten arsenał, jeśli chodzi o mój mikrofon i mój dźwięk, naprawić. Nie brzmi to idealnie tak, jakbym chciał oczywiście, no bo to jest ciężkie do osiągnięcia, ale brzmi to na tyle, żebym był happy i w ogóle szczęśliwy i na razie gram na czas, ponieważ chcę znaleźć ten składzik, który tutaj był. Wydaje mi się, że jest na górze, a ja szedłem sobie na dół. I tak, chciałem się w ogóle tym pochwalić, no, bo się lubię takie rzeczy chwalić, że coś mi wyjdzie w życiu. Znaczy zbieramy krowy głowie, krowy głowie, ja pierdolę. Wow, oj tu już są, oj tu już weszli. Trzeba ich pozabijać, to we mnie strzela, i dlaczego? Żeby mnie strzelić, mi się wydawało. Gdzie w ogóle są te schody, którymi ja strzelam? Okej, tutaj, okej, idę na górę. Wiesz, ja chcę ten składzik znaleźć, tylko nie wiem, czy ten składzik jest. To oni są tutaj już. O mój Boże, trochę tutaj jest, także dałoby się ten składzik już znaleźć, tylko nie wiem, gdzie ten składzik jest po prostu, no. Cały ten arsenał się otworzył, ja nie potrafię go znaleźć. Gdzie jest ten arsenał? I w ogóle te głosy tych zwykłych się strasznie bagują z tego, co ja słyszę, no ale cóż mam poradzić? Cóż mam z tym faktem zrobić? O cholera, dostali się do środka! Załatwcie tych durniów! Wiesz co? Jeśli nie będziesz tego dotykał, zagoi się. No i zbani. O! Temu się gdzięcie, jak miło. Zniszcz 30 głów za pomocą młota, miło. O, masz w ogóle mózg na wierzchu. Bardzo łatwy target, kolego. Gdzie jest ten składzik, ktoś mi powie? Ja bym go bardzo chciał znaleźć, a nie mogę. Pytam z walą, daj wszystkim zwykłym wlać się tymi młotem. Dostanę się gdzieś, może dostanę kolejne. O, nie tego akurat chciałem, ale... Ale dobra. Cześć koleżanko. A bo oni żygają, takie projectile mają. Ciekawe, ciekawe. Wow. Baby nie atakują. Mamy w mieście zjazd chorych na grzybice? Dobry żarcik, nie jest zły. O, kosa, która tutaj mnie opuściła w poprzednim odcinku. I byłem z tego podobał bardzo smutny. Tu w ogóle zielsko jest uprawiane, wszystko, tu się dzieje wszystko, wiecie, to jest niedziela, to jest ostatni dzień w tygodniu, gdzie mamy do zaliczenia, kończymy podstawkę Postala dwójki, podstawkę w sensie z DLC Apocalypse Weekend, ale ja dzisiaj jestem rozgadany, morda mi się nie zamyka, lubię takie odcinki, lubię takie momenty, gdzie mogę gadać i mi nie brakuje po prostu rzeczy do powiedzenia. No muszę ratować tutaj moich ziomków, ktoś mi tutaj migło jeszcze przed ekranem, mam nadzieję, że tego nie będzie widać na ekranie, że będzie widać na ekranie, to trudno. Boże, jak widzicie, jak katanika jestem nakręcony, co jest? Chryste, panie, wiecie, jak ktoś mnie zatrzyma. Matko jedyna. Co ty tu w ogóle robisz? Nie powinieneś w ogóle drzwi otwierać. Ale otwieram drzwi! Ciekawe. Zabiegi w Minecraft nie potrafię, może na hardkorze albo na hardzie, nie pamiętam. Tyle kupę. Przez drzwi! Pięknie. Gdzie jest ten składnik? Ktoś mi powie. Bardzo chcę mój składnik dostać. Ty gdzieś tutaj był. A tutaj jest bardzo dużo. Chyba jeszcze trzech. Będziemy mieli załatwionych wszystkich. Tu chyba jest ta trójka. Dzień dobry. A czekajcie, da się dwóch naraz załatwić. Chyba nie. Pyk. Udało się. O, panie. Burger kubek? No cóż, Vince, to było pouczające. Ale muszę wracać i wyciągnąć czampa z odmóżdżarni. Dzięki za pomoc, człowieku! Podrzuciłbym cię, ale ktoś wysadził mój cholerny samochód. Nie jestem zdziwiony. Gdzieś tam gdzie jest zombiak, ale wiecie co, dobra, nieważne, nie jest to istotne aktualnie. Nie mam pojęcia, ile trwa niedziela, zobaczymy. Czy w całym mieście są teraz zombiaki? Z tego co słyszę, to chyba tak. Czy to jest nasze miasto już, czy to jest znowu gdzie indziej, dalej gdzie indziej? Zobaczymy, niedziela. No i to będzie coś, czuję, tam się już słup jakiś pali, z tego co widziałem, interesująco, ciekawie, zobaczymy co to będzie. A na razie zaczyna się być fajnie. O co to w ogóle jest? Elephant Business?
Spytajesz kosę, ja już mam kosę. Hej, kolego, wyglądasz jakbyś potrzebował paru dolców na nowe ciuchy. Może coś dla mnie zrobisz? Powstrzymam ogarniającą mnie żądzę zamordowania cię wystarczająco długo, żebyś mógł wydusić z siebie jeszcze dwa zdania. Niezły jesteś, podobasz mi się. Powiem, o co mi chodzi. Skończyły mi się koszyki ze stopy słonia. Dzieciaki je uwielbiają, ale cierpię na lumbago i nie mogę zdobyć ich sam. Rozumiesz? Lekarz mi zabronił. Ale jeśli wejdziesz tam i odrąbiesz dla mnie kilka odnóży tych olbrzymów, z radością podzielę się z tobą paroma dolarami na czystą podkoszulkę i podrzucę cię do miasta. Co mi tam, dorzucę ci jeszcze tę doskonałej jakości kosę. Popatrz tylko na jej wykonanie. Nie robią takich interesów w Mexico. Układ stoi? Przekonałeś mnie. Wygląda mi to całkowicie legalnie. Jasna sprawa. Chodźmy, czas to pieniądz. Przekonałeś mnie, wiesz co? Przekonałeś mnie. Nie podoba mi się w ogóle ten cały układ, jeśli chodzi o o ucinanie słoniom nóg, ale spoko. Luz. Niech będzie. Wiesz co? Niech będzie. Jeszcze nie zostałem potrzebowany przez słonia. Niech będzie. O! Kosę to i tak już mam, ale to powiedzmy, że to jest szczegół absolutny. 10 słoni mam zabić, czy im nogi odrąbać? To jest bardzo ważne pytanie. Dobra, to chodźmy w ogóle tutaj rozejrzymy, co tutaj w ogóle się dzieje. Ja tak robię taki gest, ponieważ wiecie, jak jest w domu kot, to jest wszędzie sieść, a mam tej sieści masę na twarzy, aktualnie nie wiem czemu. Zapiszmy tutaj grę i tu coś można kupić, ale pewnie mogę tam po prostu wejść i gościa, no wiecie, zamordować. Gdzie jedziesz, cioto? Co mówiłeś? Nie słyszałem. Oj, kolego, ty się naprawdę naucz, do kogo ty się odzywasz, bo wiesz, czasami warto zamknąć mordę. Do widzenia? Mój dajca przyszedł, psychopata przyszedł. Never underestimate the power of the crazy. Co mam do powiedzenia? Jedź! Prosto w głowę. Ślicznie. Cholera, niezły jestem. No jak, panie koleś. I uwaga. Jedź! Ciekawe, czy mógłbym tym jednym ciosem przeciąć kilka osób? Idealna okazja się nadarzyła! Dobra, uwaga. Drugiej takiej okazji nie będziemy mieli w całym naszym życiu. To jest jedyna okazja na taką akcję, uwaga. No, kurwa, byś nie ruszyła. Goddammit. A taką miałem nadzieję, że mi się uda. Dobra, wiecie co? Tutaj mamy napalm, tu mamy główku, drugi pani! Boże, zaczyna mi się odpalać, bo w postaci muszę się uspokoić, muszę się ogarnąć. Jezus Maria. Nagrywamy jakby na kokcie. Dobra, panie słonio. O, Ohimad. Ohi angry. Ohi coming. I am fucking dead. Die, bitch! Okej, okay, he's not dying. He is not dying. That's what I want to say. He is not dying. Jesus fucking Christ. He is not dying. There you go. Padł, okej. Okay. Czy po prostu muszę te słonie zabić, czy im faktycznie mam nogi odciąć? To jest naprawdę moje szczere pytanie, które właśnie zadałem. No chyba muszę je po prostu pozabijać. No to... O, w ogóle drzewo ściąłem, da się? No, ten słoń rozwalił to drzewo. Ale jazda. Dobra, to ja mam w takim razie inny pomysł. Mam takie coś jak granatnik. Panie! Uwaga! Nice! 50 granatów! Lecimy! Ej, dwa granaty po słoniu! No to kurwa, mam idealny sposób na te słonie teraz. Granatnikiem! Uwaga! Już mi lepiej. I jak słonia bije granatem w dupę! O, chyba to też się kurwiły. O! Nie! Do not! A tak to się w ogóle łatwo... O Jezus! Teraz to pójdzie elegancko, panie! Ty w ogóle tyłem moonwalka robił, co jest? Dobra? Nie, jeszcze trzy. O Boże. Wiecie co jest fajne w kompresorze i limiterze? Że nieważne jak głośno będę mówił, cały czas jest tak samo na linii naszej... O kurwa! Tego nie widziałem! Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Zapiszemy sobie w tym miejscu. Nie, ja tylko tego słonia zdążyłem usłyszeć, nic więcej. Holy fuck. Co tam? No? Skąd ty się wziąłeś? O Chryste, panie.
Już mi lepiej. Jezus, okej. Dobra. Nie zostanie ślad. Pyk po słoniach. Co teraz się będzie działo? No cóż. O mój Boże! Kłusownik zabija naszych braci! Słonie! Bratko! Słonie! Wasi bracia, tak? Dobra robota! Sprawiłeś wiele radości dzieciom! A teraz zniknijmy stąd, zanim zjawi się ten cholerny strażnik i zmusi mnie do zwalenia całej winy na ciebie! To są dźwięki? Jasna dupa! Halo! Hej, kolej! Mike i ja złapaliśmy chorobę wściekłych krów i chciałbym cię prosić o przysługę. Potrzebuję kogoś, będziemy ogłaszali nową rzecz i wydaje mi się, że potrzeba nam czegoś dużego, czegoś naprawdę wielkiego, żeby przyciągnąć czegoś, co da do zrozumienia... Nie wierzę, że on to zrobił! Pomyślę. Nie dał nawet skończyć. Ludzie uwielbiają fajerwerki, a ładny wybuch na pewno przyciągnąłby uwagę i rzeczywiście sprawiłby, że konkurencja poszłaby się gonić. Ale najpierw potrzebuję materiałów. Może podpytam tych kochanych chłopaków z Al-Kaidy. Oni zdaje się lubią wysadzać rzeczy. Mam nadzieję, że nie mają mi za złe tego, że wyrżnąłem ich tylu. W dodatku zresztą co o mnie to. No, panowie z Al-Kaidy lubią wysadzać rzeczy, to fakt, to prawda. O, nie wiem, czy pytanie talibów o pomoc to jest dobry pomysł. Mam zrobić kolejny 9-11. O Boże. Halo, 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 halo. Niewiarny przeniknął do naszego gniazda. Znów zabić go ku chwale Allaha. Spokojnie, kolego. Ja tu pokojowo tym razem, no ale widzę, że pokojowo to nie przejdzie. Więc no cóż mam powiedzieć. Żartowałem. Idę was wszystkich wyrżnąć. Kurwa mać! Nie, spoko, nic się nie stało. Wszystko jest okej. Okay. Ładnie to wybuchło, nie powiem. Chyba zabiłem wszystkich, którzy tam strzelali przed chwilą. I to mi się podoba. W ogóle kolega był w namiocie. Już go nie ma! Bardzo dobrze. Króciutka, szmułękę odrąbało. O, ty! Ale się? Co myślisz, ale wiesz co? To na pewno szkodliwe, ale... Czuję się świetnie. Nie chciałem używać fali zdrowia, ale widzę, że nie miałem innej opcji na to. Chciałem jakiś quick button na to kliknąć, a nawet nie wiem jaki jest quick button na fali zdrowia, ale... Ale never mind. Tak mi się kliknęło niestety. A tutaj się schowałeś. Dobrze. Dobrze, na szczęście już nie żyjesz. Dobra. Co my tutaj mamy dalej? Co my? O, granaciki, pięknie. No bo tak, jak sprytny to taliby, co mam powiedzieć? O Jezu, panowie. Coś wam tu nie idzie z zatrzymaniem, nie wiecie? Nie. Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. A muzyka, masakra. O, shit. Dobra, skończyło się, wiecie co, panowie? Skończyło się. No i co teraz? Oh shit, okej. Okay. O teraz, rozumiem. Chodź! Dobra. O, ten szajs jednak działa. Jeszcze z tego, jeszcze z kością, Jezus Maria, pycha. Musi być przepyszne. Dobra, oni tam tutaj czekają na mnie. Ja mam zajebisty pomysł na nich. Granatnik! A co się będę ograniczał? Mam ten granatnik do dyspozycji? Ty będę z niego napieprzał. Oj, nie trafiłem. Nie wiem czy... Nie, doleciał chyba. Dobra, git. Aj, pięknie, idealnie. Pięknie. Jeden strzał i was nie ma, panowie. Potrzebuję tego więcej. No i co? Jaki był w ogóle cel tego, żebym ja przyszedł i kompletnie ich zmasakrował? Wszystkich tutaj dosłownie. O rany. Ja nawet nie wiem, jak ten odcinek nazwać, nie mam pojęcia, jak go nazwać. To jest największy problem, jeśli chodzi o nagrywanie postala. Nigdy nie wiem, jak nazwać odcinek, nie? Kto ma tam... Dobra. Oj, panowie, oj, niespodzianka.
Ja tu wchodzę jak do siebie. Ty nie macie nic do powiedzenia, absolutnie. Nie, nie, odnieś kawałek. Dobra. Ten za tatusia. Prawo zabraniało noszenia broni. To by się nie zdarzyło. Dobra, zostawię sobie tego 20. Oh shit! 25, bo właśnie. O Jezus, okej. Okay. Ich jest tam dwóch chyba. Jezus Maria. Już? Już? Jesus Christ. Widziałem, że niby mieli te bazuki, a nie widziałem w tym momencie. Czy tam te rakietnice, czy jak to się nazywa. F5, pochyste panie. Co tu się bez odwala? Dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. A będzie tylko gorzej, coś tak czuję. O, mamy ładowanie. Ale jakie ładowanie? I gdzie? I kto? I co? I czemu? I za co? Co tam się dzieje? Okej. Okay. O, co my tu mamy? Pięknie. Dobra, uwaga, patrzcie to. Idealnie w głowę, pięknie. Oj. Myślałem, że umarłeś. Byłem pewny, że umarłeś, ale okej, czyli jak tu wpadnę, to umieram. No to by się zgadzało. Nie powiem, to by się zgadzało. Dobra, jeżeli tu mnie u góry rakietnicą zaczną jechać, to będzie trochę słabo. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No tam widzę kogoś i on strzała ze mnie ze snajperki, tak mi się wydaje, ale ja... Spróbuję być lepszym snajperem. I go załatwię z tego może. Nie, nie załatwię go z tego, dobra. Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. To idziemy w takim razie dalej, tylko nie wiem jak mam tutaj zbytnio zejść, bo... No tędy ewidentnie nie przejdę. A. No tutaj mają niezłą barykadę jak na talibów zwyczajnych, nie? Trzeba im przyznać. Naprawdę niezła barykada. No ale dobra, okej. Okay. Jakby tutaj przejść, żeby było jakoś tak sensownie i logicznie. No chyba tym okopem, nie? Innej tutaj drogi nie widzę. Mhm. Przepraszam, zdecydowanie tym okopem. Oho. Shotguna, Leo. A ty w ogóle coś miał, bo... Tak stał? Tak jak się zwyczajnie po prostu zespy na NPC. Nic kobiecie nie wiem, może miał granata czy coś. Tylko go nie rzucał, nie wiem. Nie mam pojęcia. Oho! Ała! Cześć kolego. Dobra. I po koledze. Na całe szczęście kabinu myśliwskiego. Czy ja w ogóle mam snajperkę przy sobie? No właśnie nie mam. A przydałoby się... tak mi się wydaje zdobyć, ponieważ no... Snajperka jest spoko. Snajperka jest fajna. Czy to są tutaj miny? Nie sejwowałeś przed chwilą? Cicho. I would assume that they are mine. Także ja sobie pozwolę tutaj granata rzucić. I zobaczyć. No chyba. Moja babcia by przeszła tę grę, gdyby sejwowała tyle co ty. Super. To są miny. Tylko, że na nacisk działają. O, tak. Jeżeli może było ich normalnie tak w sposób rozbroić, to chyba bez sensu, no ale dobra. Nie będę się kłócił. No to chodziło. Nie będę się kłócił, wiecie? Na mnie z maczetą wyskoczył. Oj. Nie przynoś noża na strzelaninę, jak tu mówią. Już mi lepiej. A mówią, tak? Jest takie powiedzenie, jak najbardziej. Nie czuję się za dobrze. Jak zobaczyłeś to, nie czuję się za dobrze? W ogóle, gdzie ja wszedłem? Cześć kolego. Co w ogóle dzieje? Czemu Mikołaj ma pistolet? To jest moje pytanie. Chyba jest jakiś ten, nie wiem czy to jest modyfikacja, czy co? Dlaczego? O Jezus. Ej, tu jest trochę creepy. Syfnie Fuck. Się czuję. Ja bym chciał stąd wyjść. Proszę. Faja o Jezus. Zdrowie. Jasny gwint. Ten syf uzależnia. Ja się nie czuję tu komfortowo, ani trochę. Co się w tamtym pokoju dzieje? Muszę dorwać więcej. Bez no to chodziło. Chryste panie. Wszystkiego się będę bał teraz. Mikołaj. Co pan Mikołaj tu odpierdala? Wow. Czek tak w jednym samym miejscu?
Boże, co tu się dzieje? Ja się tu boję tu chodzić, kurwa, na stronę jumpscare i się sesja. Żartowałem. Bo ja zaczęli brakować amunicji do tego. A to jest bardzo fajna brońka. O, nie, ty bym nie chciał strzelić. O Jezus, o Jezus, o Jezus, o Jezus. Dobra, jedźmy na manę. Normalny karabin. Ojejku, to musiało boleć. Czekajcie, coś osiągniecie, żeby rozwalić te wszystkie te... Nie chcę tego sprawdzać, bo będę musiał wejść w jakieś pojebane miejsce, żeby znaleźć coś, także... chyba odpuszczę. Chyba będę zmuszony odpuścić, wiecie? Chyba dam sobie spokój. Takie mam wrażenie. Nie sejwowałeś przed chwilą? Tak, tylko wiesz, gdzie jesteśmy, zobacz, gdzie jesteśmy, a potem takie pytania zadawaj, naprawdę. Przysięgam, bo... O! Diabła! Korzystam tylko z prawa do naszej broni! Mordę kopani komunikacji! Ten tekst nigdy się nie złudzi, absolutnie. Gdzie? A, tu kolega jest. Mordę. Na tej wieży. Kiedyś umrze, o właśnie. I tu chyba dostanę od niego karabin snajperski, także... Tam myśliwski, jak to tam się nazywa. Rośnijcie kwiatki zdrowe. Się zgasi? Chyba nie. Ale mam przynajmniej ten karabin teraz, ten specjalny, ale dalej do niego mało mam. Na razie ten daje radę. Ten daje radę aż za dobrze. Dobra, idziemy tutaj. Czy długo możemy tutaj wejść? Damy tutaj wejść na tą wieżę? Nie, chcę karabin myśliwski, come on! Nie możemy tu wejść, szkoda. Wielka szkoda, no ale cóż. Nie jestem najwidoczniej dane mieć karabin myśliwski. To jest kosa, którą byśmy dostali to drugi raz, bez sensu. Bo i tak dostaliśmy przed chwilą, jak zabijaliśmy słonie. No ale... Najwidoczniej nie rozumiem tej logiki. O, on ma granaty już. I nim rzucił faktycznie. O, uwaga! Dostał, ale nie umarł. Dostał, ale nie umarł. Ktoś mi może powiedzieć do tej pory... Czemu ja tu jestem? Co ja tu mam do roboty? Kiedyś umrze. No, na przykład teraz. Bez dwóch zdań. Potrzebuję tego więcej. Zdecydowanie. O, nie, tu jest beczka, tu jest beczka. Pięknie. A nie zabiło ich to poważnie? Ała, 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 ała. Tu obok, dosłownie obok nich. Dobry granat. Gratuluję. Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. Już mi lepiej. Okej. Kiedyś umrze, jak mówiłem. Dusza amunicji na szczęście do tego karabinka jest, także... To ten. Postrzelamy sobie z niego, a co? Pięknie. Jakby ktoś mi powiedział, po co tu idziemy? To bym był szczęśliwy? Bo nie wiem, czy pominąłem coś, że ja powinienem o tym wiedzieć? A... nie ogarniam? Teraz zbytnio? Muszę dorwać więcej tego dobrego. A jest szefu jakiś, to był szefu? Był czerwony, więc... innego koloru, więc wydaje mi się, że to był jakiś szefu czy coś. Aha. I don't like this, no ale dobra. YOLO! Gdzie my tu wchodzimy? Co my tu robimy? Aha, bo jakieś materiały wybuchowe musimy chyba pójść, nie? No tak to było, tylko ja się tutaj boję, co będzie. Ja muszę się napić z mojego burgera, bo nie wytrzymam. Nie dam rady aż. Psychicznie, okej. Halo? Dobry? Zgaduję, że pula genetyczna na tym zadupiu się wyczerpała. No zapewne tak, tylko czemu oni są czerwoni, a nie biali? To jest moje pytanie. O, tu są te laski, to jest taką maską na twarzy. Kojarzę, jest z misji tam chyba, gdzieś tam się wchodziła. Tam gdzie sklep z mlekiem jest. Tam się wchodziło gdzieś właśnie i ten, i się... Może było je znaleźć, o. Wezmę sobie fajne zajęło, bo nie mam nic więcej do leczenia niestety. Zastanawiam się, jaka to by to była broń dobra. Mi się wydaje, że shotgun, może tylko muszę sobie przyciszyć grę, ja mam trochę za głośno. O, pięknie. Pięknie, 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 pięknie. O, jest. No to chodziło. O. Tak się drzwi jeszcze nie otwierały. Wiem, że szybka będzie dobry, ale w razie... O Jezu, chyba nie. O kurwa, dobra, musimy stąd uciekać, bo nas pozabijają tutaj wszyscy.
Jeszcze idą za nami. Trochę ich tu jest, nie powiem. Nice, gdzie jest ten czerwony? Tego już zabiłem. Nie wiem, może go już zabiłem. Oj, dostałeś! I teraz nie czujesz już kompletnie nic, bo nie masz mózgu. Króciutko. Ktoś tu jest jeszcze? Do zamordowania. Oj, to ilu? Wtedy nie... Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie ja mam iść. O, w mordę. No nie powiem, trochę ich tu jest. Ja nie będę nawet, jak ja mam poziom trudności odpalony. O Jezu. Faja zdrowia. No to się źle skończy. Ale... Ile ich tu jest? Przepraszam. Trochę za dużo, nie? Uważacie? Tak troszeczkę? Za dużo? Gdzie on jest? Ja go zabiłem. Nie zabiłem go. Widziałem, że żył jeszcze. O, jest. Teraz nie żyje. Miłego dnia. Dobra, tędy? Czy tam? Czy mam po prostu różne drogi, w której mogę pójść? O, kurwa. Jezus! Okej. Rozumiem. Granatnik zatem. Teraz masz przesranę, kolego. Nie trafiłem. Ale to nie szkodzi. Bo teraz trafiłem. I teraz też. Pewnie uważasz, że nie jestem miłym człowiekiem. Nie, no na pewno uważam, że jesteś miły. Spokojnie. Nie masz się przejmować. Mi się wydaje, że wiesz. Oni źle postrzegają sytuację. Okej. Taki dźwięk był w tym. W Midworld, nie? Ała, Jezus. Chrystus. On żyje, daje z tą rakietą, czy nie? Nie mam pojęcia. Zejdę na dół, będzie mi chyba lepiej. Nie, on żyje tą rakietą. Kurwa. Jezus. To na pewno. Zabiłem go od dołu. Gdzie? Tutaj. Dobra, żyjemy. Dajcie mi minigana. Byłbym przeszczęśliwy, gdyby dostał minigana, bo naprawdę kończy mi się leczenie. Nie mam nic oprócz tej jednej fali zdrowia. I obawiam się, że może być naprawdę tutaj ciężko za chwilę. Mam tylko 20 granatów, to jest mało granatów. To było tak nagle z nienacka wystrzelone. Tylko jeszcze chciałem to wystrzeliwać, ale no nic nie poradzę. O Boże, to był mega słaby strzał. No ale niech będzie. Widzimy się na ten karabinek, bo nie damy rady inaczej, mi się wydaje. F5. Gdzie my jesteśmy tutaj w ogóle teraz? Tu się w ogóle... O! Coś zrobiliśmy chyba. To takie poniżające. Zrywam się stąd. Jestem przekonany, że to wyglądało logicznie. O, w mojde, teraz cała armia na mnie przyjdzie. Co jest? Samolot? Po stalu? Ale czemu? Jezu, to jest głośne. Pomocy. W którym drogę mam w ogóle iść? I ciągle oni mnie strzelają, przecież nie moja wina, że poleciał taki nalot wielki. Halo, przepraszam. Nie zrozumieliśmy się, absolutnie się zrozumieliśmy. Panowie. Musicie mi zaufać, że to nie ja. Ja chcę stąd wyjść tak samo bardzo jak wy. Naprawdę. Mówię poważnie. Nie robię sobie jaj. Umieraj, dobra. Dobra, nie wiem czy wszyscy, ale muszę stąd zwiewać. Nie mam pojęcia, jak się dostałem. Tędy, okej. Okej, więc na razie... O Jezus Maria, na auto. To jest mniej więcej tak samo, jak żeśmy uciekali z tego, z tej biblioteki, co się paliła. Bardzo podobnie tutaj się teraz czuję. Wiem, że to nie jest samo, ale czuję się podobnie. W ogóle tam gdzieś apteczka jeszcze była, nie? Chyba po drugiej stronie, pójdziemy tam na szybko. Może nam się uda tę apteczkę akurat ogarnąć. Czy ona była tu w środku gdzieś? Chwila, stop. Czy ona była wcześniej? Czy ona była tutaj? Nie pamiętam. Ale przejdziemy się, może tam wcześniej gdzieś była. Wiem, że tak, ja wchodziłem tędy, więc sobie zejdę tędy, a przynajmniej spróbuję. Jezu, udało się, dobra. Gdzieś tędy, żaden po tych schodach. Nie, co, pójdźmy tą samą drogą i może znajdziemy tą apteczkę gdzieś. Okej, tędy nie przejdę. Dobrze wiedzieć. Ała. O, pięknie. Mnie akurat ułatwiło sprawę.
Chyba zabiłem go. Chyba tędy nie przejdę. Mogę zejść na dół zawsze i przejść może gdzieś tutaj. Kogoś gdzieś może oba sytuację obadać, gdzieś tutaj zobaczyć. Może tutaj znajdę w końcu. Chciałem faktycznie po prostu przejść tą samą drogą, co przyszedłem przed chwilą, czy... That's out of the question. Zobaczymy. Oszczę w życiu. I don't like it. Oba od tyłu gdzieś mi teraz strzelają jeszcze. To za małpy, poczekajcie. To nie było asistowskie, żeby to na tym stopniu. Halo, halo. Gdzie ten kolega jeden jest? I bardzo działane nerwy. O właśnie, jest. Dwóch nawet chyba jest. Tak, jedno poszedł wywodu. O, jest w prawo. Ilu ich tam jeszcze idzie? Powiedzcie co, ochrypię was wąż. Zostawiam was w spokoju. Faja zdrowia idziemy. Ostatnia faja zdrowia. To jest moja. Czuję się świetnie. I muszę stąd wyjść, to na tej fajnej zdrowia będzie... O Jezus, to będzie problem. Gdyby to ciebie ktoś nazwał Sirem? Tutaj G podgłośnić. Chcę wyciszyć z tym alarm, a już alarm nie jest taki głośny, żebym miał... Musi mieć kiedy wyciszoną. Jestem w strasznie herbetyk w zabijaniu ich, a powinienem po prostu wyjść stąd, a wtedy nie mogę. Okej, czyli muszę tędy przejść teraz, okej. Wiecie co? Jedziemy z tym. Tłumik koci. Wow! Czemu to jest taki kot? What? Ale dziwnie. Okej, co tu się w ogóle... O, jest apteczka. Mimo, że mam 100% życia. Najgorzej się boję tego, że mogę mieć zjazd zaraz po tej pierwszej fali, którą wziąłem. A to nie będzie przyjemne. Mam dziwnie naboje do tego karabinu, dobrze się kapłem. No i potem dostał tom. Wyrzutnie rakiet. To by już nie było fajne. Dobra, tutaj teraz jesteśmy. Cześć panie Itali, ja bym bardzo... Wiesz co? Ja nawet nie lubię gier komputerowych. Tak, nienawidzisz gier komputerowych. Masz rację, wiesz co? Masz 100% rację, że nie lubisz gier komputerowych. Też nie lubię. Nie dadzą się nawet napić człowiekowi. Nie dadzą się nawet napić. No, opla, na górę. Okej, okay, bo wchodzę jakoś krzywo. Teraz, okej. Okay. Dzień dobry, siema, siema, witam serdecznie. Uciekamy, uciekamy. Tylko który mamy uciec? O Jezus, nie, no nie. Tylko nie ty. Tylko nie ten z tym wyrzutem rakiet, tylko nie on. Muszę się jakoś tu przebić, bo nie mam po prostu tutaj... no... zdrowia, po prostu... krótko mówiąc, nie mam zdrowia, no. Szukam jeszcze jakichś apteczek, może jakichś tych przenośnych leczeń, jakiegoś jedzenia. Ale nic tu nie widzę, po prostu nic tu nie widzę. O Jezus, nie. Dobra, tu żeśmy szli, to pamiętam. Tędy żeśmy szli. Dobrze, że nie bombardują teraz. I w sumie dobrze, że pozabijałem wszystkie, które szedłem, bo teraz nie mam nikogo tutaj, z kim mam się strzelać. Oho. Aż okno odleciało. A jestem ciekaw, jak ta gra się zakończy. Jak ten apokalips weekend się zakończy. Czy jakoś faktycznie wiecie. No apokalipsą, bo to jest apokalips weekend, to ma sens. That makes sense. Chyba rozgryzę, bo to się skończy. Po prostu jedną wielką apokalipsą, no bo tu jakiegoś nalotu ani nic takiego nie mieliśmy wcześniej. Więc to jest naprawdę... interesujący z jednej strony, mimo wszystko. Wow, jakby je zbugowało, muszę tu na dół zejść. Widzicie, bo są przeciwnicy. Dobra, F5, może tutaj... Nie sejwowałeś przed chwilą? Nie sejwowałem, ale nie mam zdrowia, wiesz? Bo ktoś sobie wymyślił, żeby nie mieć zdrowia tutaj nigdy do zabijania już. Więc nie mów na mnie, że sejwuję co chwila. Wydaje mi się, że byłoby politycznie poprawnym najpierw pozabijać kobiety i kolorowych. Już mi lepiej. O nie, to mordę. Powodku z kosami lecą, patrzcie na nich! What the fuck? Ale to śmiało, ale to fajnie wyglądało, biło wszystko. Cześć kolego. Dasz mi przejść? Dziękuję ci bardzo. Dobra, mam bardzo mało, jak na sceny postalowe, mam bardzo mało zdrowia. Szczególnie, że nie wiem jak się uleczyć. A to... naprawdę jest straszne. Czuję się taki, wiecie, nie czuję się takim kozakiem jak przed chwilą, nie czułem. O, szybuje, że na mnie rakietnica. Zabiłem go? Nie. O, i dostałem. Skończył mi się karabinek. A mam jeszcze ten, dobra. To nie jest źle. Apteczka jest, o jak piło.
Nie wiem, czy po prostu nie zostawiłem wcześniej. No to chodziło. A może mogła się też zjedzpić, no nie wiem. W każdym razie mamy apteczkę i możemy iść. Chyba w połowie drogi jesteśmy, albo już ponad połowie drogi jakoś, tak? Żeby są łaskawie wyjść w końcu. Bo jest naprawdę hardkorowo, są chyba największa szalina, jakie byliśmy do tej pory. Uwaga, walczący wrogowie! Otoczyliśmy waszą wstrętną oś zła. Poddajcie się. Być może was nie zastrzelimy. A jeśli tak się stanie, to przez czysty przypadek. Dzień Boże, to był tekst z Walaszka, jak nic. Mamy go! Nie ma dokąd pójść! A to o nich chodzi, czy o mnie? Leżeć! O nich chyba, nie o mnie, nie wyglądam jak oni. Nie, nie, to nie chodzi o mnie, dobra, okej. Okay. Jesteś aresztowany. Hej, za to co? Nie moja wina! Za co? Aresztowany jako wrogi bojownik. Co za wstyd. Czy nie wiedzą, że mam ważną robotę marketingową do wykonania? Co tu w ogóle pisze? Rozkaz numer 509 000... Nie, 50... Ile tu jest? 5 098 372. W przypadku powstania zagrożenia pożarowego wszystkie cele zostaną otwarte. A, interesujące. A ja strzelam, że mam tu sobie zapałki. Także, panie i panowie, w kolejnym odcinku będziemy uciekać z więzienia, to wychodzi. Pan kolega Talin, widzę, że mnie chyba średnio lubi. I będziesz idealnie na miniaturę, wiesz o tym. Masz tego świadomość, że będziesz idealnie na miniaturę. Dzięki, kolego. A wam dziękuję za oglądanie tego odcinka i zapraszam na kolejne. Także trzymajcie się, panie i panowie. Na razie, cześć i pa, pa.